Barek, dzień dobry, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę, my właśnie brykamy. Czekajcie, zgaszę to światło, bo jest takie trochę nie... Jak się to znowu mówi? Niekorzystne, tak, niekorzystne. Teraz stoję przy świetle dziennym. Ja się delikatnie, bardzo delikatnie wyszukowałam, wykąpałam, odświeżyłam. Widzicie? Patrzcie, Wam pokażę. Tutaj jest właśnie okno. Tu jest okno, a tutaj już jest końcówka pokoju, dlatego ja Wam mówiłam, że nie bardzo mam jak nagrywać. Tu oczywiście stoi jeszcze pranie, także wszystko na kupie. My właśnie się wyszukowaliśmy, jeżeli chodzi o stylizację, to mam na sobie ten topik taki z czego to było? Z Shein. Mam na sobie kropik z Shein, spodenki, nie pamiętam skąd, bluzę do zarzucenia na potem, okularki. Na włosach mam coś, co przepięknie pachnie, ja Wam to już polecałam ostatnio na filmie. Tony and Guy, polecam serdecznie. Jeżeli chodzi o oczy, to mam tylko zrobione brwi, mam tylko bardzo delikatnie rzęsy i mam na ustach, mam Wonder Kiss, to jest ten nude. Także to jest to. No i WhatsApp z Benefit jako rozświetla. To jest synek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I idziemy, słuchajcie, bo musimy iść na autobus, a autobus, szczerze mówiąc... A my nie wiedziemy, gdzie jest. No, a my nie wiemy nawet, gdzie iść za bardzo na autobus, także wychodzimy. No, także my brykamy, słuchajcie, musimy coś kupić do lodówki, także, kurczę, no nie będzie nas pewnie z 2-3 godzinki. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się tutaj znaleźć. I to jeszcze ja Wam życzę przyjemnego dnia, mam nadzieję, że nawet taki vlog gadany też Was ucieszy. No niestety, jeszcze może później przyjdę z jakimś stacjonarnym filmem, ale to wszystko zależy od światła. Naprawdę, wszystko tu zależy od światła. Postaram się tą kotarę właśnie Wam tutaj przyciągnąć i jakoś może to pójdzie. Jeżeli chodzi ogólnie o twarz, to po pielęgnacji zaaplikowałam ten krem CC, nie pamiętam jak się nazywa, z Eveline. Ten taki ujednolicający kolor skóry. Chodź, synek! No, a synek się mój zbiera, słuchajcie, jak sójka za morze. No, a ja co? Ja smutki, słuchajcie, bo wszyscy wyjechali, kurczę. Tomek w ogóle pojechał do Polski wczoraj. Wczoraj też Łukasz poleciał z Oliwią, także nie ma mojej córki, po prostu to jest masakra. No i dzieci jeszcze Tomka były ze mną do 22. Potem przyjechała po nich mama i ich odebrała. Także generalnie zostałam sama z Graskiem. Nie mówię, że to będzie złe, bo na pewno mi to dobrze zrobi. Zgaś światło i zakładaj buty. Dobrze mi to zrobi, bo potrzebowałam takiego, potrzebowałam po prostu takiego spokoju troszeczkę. No naprawdę, to ostatnio się za dużo dzieje i po prostu mózg się lasuje, także ja uwielbiam mieć taki czas, taki tylko dla siebie, w spokoju, w ciszy, bez nikogo obok, także na dobre mi to wyjdzie, na pewno, aczkolwiek będę tęsknić. No i nie skończyłam, już właśnie Tomek pojechał do Polski, także też na tydzień, więc tak to wygląda. No, także jeżeli będzie coś fajnego, coś do pokazania, słuchajcie, w tym, w mieście, to oczywiście Wam to pokażę. Odezwę się do Was. Wiem, że są nowości z Revolution, chciałabym bardzo je zobaczyć, ale wiem, że tutaj po prostu niczego nie znajdę na półce, także nawet na to nie liczę. Na pewno w Cheltenham będą jakieś tam może nowości, znaczy też w sumie nie wiem, bo ostatnio byliśmy i nic nie było, więc pewnie na razie tylko online, ale za to w Cheltenham jest troszeczkę więcej sklepów. Natomiast tak jak mówię, no mi się nie chce jechać, bo chciałabym ten czas wolny wykorzystać na to, żeby ponadganiać trochę YouTube'y. W ogóle chciałam Wam pokazać, bo często, bardzo często pytać ostatnio o paznokcie. To jest mój odrost, on ma już chyba z 2 albo 2,5 tygodnia. Tak, dla informacji. Odrost jest przeokropny, widoczny jest bardzo. Zobaczcie, aż się już tu paznokcie zaginają, także muszę zmienić pazury. Nie wierzyły mi co niektóre, że tyle czasu trzymam paznokcie, no. 2,5 tygodnia to jest bite. Uwielbiam te paznokcie, ale ja je tylko bym mogła dostać w Primarku, a Primark tutaj tylko jest w Cheltenham. Także niestety może za tydzień. No, dobra, my się zbieramy. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam przemiłego dnia, przemiłego weekendu i odzywam się do Was później. Pa! Hejo, hejo, odzywam się już do Was tutaj z centrum, nie wiem, ze Starówki, nie wiem, jak Wam to powiedzieć. Jesteśmy właśnie sobie w Subwayu, przystanęliśmy sobie, przysiedliśmy się, żeby coś zjeść. Zeszliśmy do Superdraga, ale niestety, no, rozczarowanie wielkie, bo nic nie ma, tego się mogłam spodziewać, ale za to jest coś, co się dzieje, kurczę, w parku i generalnie jak zjemy, to
to przejdę się z nami do parku i wam może coś ponagrywam, coś wam pokażę. Nie wiem, co to za dni, ale pełno jakichś żołnierzy, koników, jakieś namioty porozstawiane, także coś tam się dzieje, więc mam nadzieję, że cokolwiek będę mogła wam pokazać. Ja tymczasem właśnie siedzimy. Grecja wziął sobie kanapkę i rzucił fochem, bo to nie jest taka, jaką chciał. A pytała go, słuchajcie, po prostu chyba z 5 razy, nie? Jaka kanapka? On się zastanawia, czeka, patrzy, tu jechało auto, on zainteresowany. Więc poszłam, wzięłam mu taką, jaką chciał. Okazało się, że nie chciał z tym chlebem. Po prostu masakra. Masakra, powiem wam, że jest niegrzeczny. Siedzieliśmy na dworze, co prawda, jest troszeczkę wiaterek, także trochę strach. Ja pierwszy raz wzięłam od niedawna, chyba musieli wprowadzić, słuchajcie, zupy. Jest jakaś tam zupa dnia i mają różne do wyboru i dzisiaj akurat padło na, może być moją ulubioną, gdyż jest to pomidorowa z bazylią. No, nie widzę co prawda tu bazylii, ale może będzie chociaż w przyprawie. No, także my zabieramy się za apu, a kanapkę wzięłam sobie chicken tikka z pomidorem, z oliwkami, z cebulą. No, także jeżeli jesteście w trakcie posiłku, to ja życzę wam smacznego i odzywam się do was niebawem. I hejo, hejo. Odzywam się do was tak na chwilkę, dosłownie. Jesteśmy, słuchajcie, właśnie w parku. Nie uwierzycie po prostu, co się stało. Stało się to, słuchajcie, że spotkaliśmy się z Klaudią i z Oskarem. Także generalnie mam całą brygadę ze sobą. Oczywiście oprócz Oliwii, poczekajcie, zaraz wam może pokażę. Ja siedzę oczywiście tu przy stoliku, a dzieciaczki są tu na boisku. Tam jest Gracjan, tam jest Klaudia, a tam jest Oskar! Nie wiem, czy będzie widać, ja nic nie widzę. Siedzimy sobie właśnie w parku. Zaraz wam pokażę. O, tyle ludzi. Nawet nie wiem, co widać, powiem wam szczerze. Sporo Polaków, naprawdę sporo Polaków. Tam brygada gra. Tam na boisku grają. No a ja sobie siedzę. Czekajcie, oprę. Jedno małe piwko, Stella. Dzieciaczki mają tutaj swoje napoje. Chipsy muszą być zawsze standardowo. Także 4 paczki chipsów. I siedzimy i jeszcze się nacieszamy odrobinę sobą, bo prosto teraz z tego tutaj parku będziemy już szli na, no niestety, ale na taksówkę, ponieważ okazuje się, słuchajcie, że głupi autobus, który jedzie dosłownie kilka przystanków, kosztuje 5 pounds, a taksówka chyba 7 czy 8. No i na autobus, na przystanek trzeba było drałować, słuchajcie, no jakieś tam, nie wiem, 200 metrów, dajmy na to. Natomiast, wiecie, bez, po takim poboczu, czyli bez tego chodnika, także, no i oczywiście czekanie na autobus jeżdżą co godzinę, więc trochę przypałowo, więc dwojga złego zdecydowanie wolę już naprawdę pójść i kurczę, dołożyć te 3 funty i pojechać sobie taksówką z miejsca docelowego, także to na pewno. Możesz, pewnie, a gdzie na te rurki? Czy tu na ten domek? Aha, dobrze, okej. Okay. No, także siedzę sobie, patrzę na dzieciaczki, niech się trochę sobą nacieszą, ale po prostu jestem w szoku, że jak to się mówi, świat mały i słuchajcie, spotkałam się tutaj po prostu z dziećmi, nie wierzę. No, a spotkaliśmy się, słuchajcie, właśnie jak wam coś nagrałam jeszcze w Subwayu. Siedzimy, jemy i jak patrzę, ktoś podlatuje, coś mówi do mnie, mówię, kurde, coś, ja to nikogo nie znam, nie? No, patrzę, a to właśnie Tomka była żona z dzieciaczkami, także naprawdę fajne spotkanie i cieszę się, bo mogłam jeszcze ich trochę przechwycić, no, także jeszcze troszeczkę spędzimy kilka godzin chociaż ze sobą, no i co? I później będziemy jechać do domku, także taki u nas sobotni dzień, a stopni to jest, słuchajcie, chyba, ja nie wiem, ale z ponad 30, jest taka zgrzanka, że się w pale nie mieści, no jest po prostu strasznie gorąco. No, także ja odezwę się do was za chwilkę, popatrzę sobie tutaj, jak dzieciaki się bawią i no, i się odezwę do was później. No i hejo, my właśnie wracamy do domku. Masakra, powiem wam, że ile stopni? Chyba 35. Chyba ze 35, a tak serio to jest 25, bo sprawdzałam, wracamy właśnie z dzieckiem do domu. 25. No, 25 stopni, no powiem wam, że masakra. Trochę nas buja. Nie szliśmy już na autobus, bo tak jak wam wcześniej wspomniałam, cena za autobus, słuchajcie, to ponad 5 funtów w jedną stronę, a taksówka między 8 a 9 i to z miejsca
wiecie, gdzie wsiadacie, czyli z samego praktycznie centrum do, pod sam dom. Także no bez przesady, 3 funty więcej, a jaki komfort. No bo prawdę mówiąc, tylko dlatego tak zdecydowałam, bo trochę się szło, nie? Po ulicy i w sumie nawet nie ma chodnika, więc taki lekki niefart, a jeszcze z dzieckiem, jeszcze teraz tą torbą, to już w ogóle. No, także jak widzicie, o, jedziemy przez takie lasy, no, łąki, pola i w ogóle. Coś mi dzisiaj oko piecze, albo od tuszu, albo od tego CC kremu. Chyba jednak ten CC krem nie może być bardzo blisko oczu i chyba kiedyś, co mnie tak to oko piekło, to chyba była ta sama sytuacja. Tak mnie się zdaje. Za chwilkę Wam pokażę, nagram Wam oczywiście jeszcze haul zakupowy. Nie będzie on aż taki kosmetyczny, bo tutaj, tak jak mówię, nic nie było, ale będzie lekko spożywczy. Także pokażę Wam, co kupiłam. Wujek pewnie to oglądać, nie? Wujek to ogląda? Cześć, wujek! No, jak Tomasz to ogląda, to pozdrawiamy. Także pozdrawiamy... W Polsce, tak jest. Pozdrawiamy wszystkich tutaj bliskich znajomych, co oglądają. Sorry za te tutaj światło, ale jak widzicie, nawet nie mam jak za bardzo telefonu ustawić, bo było dobrze. No, jeszcze kawałek. No, teraz dopiero dojechaliśmy, słuchajcie, do miejsca, w którym czekaliśmy właśnie na autobus. Teraz Wam pokażę, on będzie za mną. O, tutaj właśnie dojechaliśmy, to nawet zaraz może się przekonacie. Złapałem konika. No, Gracjan tam właśnie łapał konika polnego, pokazywałam, ale szybko skaczą i wysoko, nie? No. Daleko i szybko i wysoko. I wierzysz, że ja nawet go złapałem. No, i zobaczcie, taką uliczką, to co teraz widzicie za mną, to jest taka główna ulica, którą my musieliśmy właśnie jakby iść te 200 metrów do przystanku. Dobra, my za chwilę skręcamy w lewo. Czekajcie, czy to już, Gracjan? Czekaj, bo ja teraz... Nie, jeszcze, to jestem pub. Dobra, jeszcze kawałek. Dobra, ja odzywam się do Was już z domku i pokażę Wam hol zakupowy. No i hejo, odzywam się do Was, słuchajcie, z domku. No, żeby... Cześć, żeby przygód nie było zbyt mało, słuchajcie, i wyraźnie to się jeszcze okazało po wejściu do domu, że nie ma prądu, także masakra. Czekajcie, ściszę telewizor. Jest prąd. No nie było. Ale teraz jest. No teraz jest. Ściszę telewizor, nie? I pokażę Wam tak szybciutko, dosłownie szybciutko, szybciutki haul. Pokażę Wam, co kupiłam, tutaj czy będzie kosmetycznie? Chyba nie. Teraz patrzę, że jeszcze coś mogłam kupić, ale dobra, nieważne. Dobra, zacznę od tej siatki, którą jakby dokupiłam na samym końcu. Więc mamy tutaj soczek, tymbark, pomarańcza i brzoskwinia. To wziął sobie synek oczywiście. No. Czekajcie. Zapomniałam o tym. Zapomniał o tym, widzicie? Ja się nie wiem, jak to się otwiera. Nawet. Zaraz się otworzę, bo wylejesz, zostaw. Ketchup, podliszki, almette z pomidorami, tym razem nie te ziołowe. Dalej chrzan z żurawiną, a to do białej kiełbasy, bo ja uwielbiam. W następnej kolejności pikle ogórkowe, pickled cucumbers. Także zobaczymy, spróbuję, jeszcze ich nie jadłam. Tutaj znowu synek wziął sobie kanapkę, to jest Kinder Maxi King. To jest pierwsza siateczka, która już jest rozparcelowana. I to wszystko mam, bo mama mi kupiła. Wszystko mama kupiła, wszystko. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Synka koszulka, bo się porozbierał normalnie, jak poszliśmy do parku. Czekajcie, muszę odwiązać moją torbę, ponieważ się zepsuła. No. Zepsuła się i nie ma takiego kółeczka, słuchajcie, które tutaj się zaciskało. I teraz po prostu robi się super, także torba do wymiany. Będę musiała kupić nową torbę na zakupy, czyli taki nowy shopping bag. Czekajcie, ciemno normalnie jak u Murzyna w D. Nie ma tu za bardzo gdzie lampy postawić. Koszulka twoja. Dobra, lecimy dalej. Chrupki moje, jakbyś ulubione, ale już trochę przenudzone. To są te curly, czyli chipsy orzechowe. Dalej wzięłam tego, ja chyba już nie wiem, czy brałam to, czy truskawkowe, ale ten taki podwójny, taki duży, Double Max, plus 15% gratis, rogalik z nadzieniem o smaku waniliowym i wisiowym. Dobra, wzięłam dwie takie bagietki, bo chleb bardzo szybko schodzi, idzie. Papier toaletowy musi być, bo się kończy. Tutaj synek wziął sobie Milkę, czekolada Milka. No, dobra. Oczywiście rosołek, zupka chińska musi być, także wzięłam chyba 4, czyli 2 łagodne i 2 złote.
jakbyśmy mieli ochotę. Dalej wzięłam wiśniowy owocowy kubek wiśniowy i truskawkowy, czyli takie kubki na wieczór po prostu. Jabłka, synek chciał jabłka. Dalej na wieczór do przekąszenia paluszki juniorki, bardzo smaczne. Dalej szynka do chleba, cooked ham, slices, taka. Zakupy robiliśmy w Aldiku. Dalej piersi z kurczaka, 410 gram, takie oto. Dobra, lecimy dalej. Bratwurst, czyli biała kiełbasa. To mi właśnie był ten chrzan z żurawiną. Dalej rzecz kolejna to mleko, zapas mleka, bo musi być. Do kawy, do płatków. Ser wzięłam emmental, nie byłam w polskim sklepie, dlatego wzięłam taki pakowany. Kolejna rzecz to Brussels patty, nie wiem jak się to wymawia, pasztet, taki lidlowy, my byśmy w Lidlu, tak? Czy w Aldim? W Aldi. Summer flour, czyli margaryna. Dalej frankfurterki. Parówki. Dalej wzięliśmy sobie Smokehouse Barbecue Chicken Wings. Takie barbecue chicken wings, zaraz wam pokażę, jak one wyglądają. Pięknie wyglądają, mam nadzieję, zaraz. Mam nadzieję, że będą tak samo smaczne, jak wyglądają. No i tutaj mam siatkę jeszcze z Super Draga i jednego Monstera. Chyba go nigdy jeszcze nie piłam, taki pomarańczowy. Nie wiem, czy to nowy, czy nie. A Gracja mówi, że nowy. No i siatka Super Draga, a w Super Dragu gazetka do przejrzenia. Maszynki, bardzo je lubię, po 4 punkty były. No i Gracjan wypatrzył mi na promocji, to jest to z Organics, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale chyba Organics. Czyli zaraz wam powiem, jak się to firma nazywała, bo ja zawsze zapominam. Tu na dole co prawda jest OGX. I właśnie nie, czy to jest Organics, czy jakoś inaczej. Te dwa takie produkty. I tutaj mam szampon, wybrałam odżywczy plus, coconut milk, a tu wybrałam Air Straightening plus, Brazilian Keratin Smooth. Także takie dwa różne. Ja wybrałam, mamy ten kokosowy. Dokładnie. Gracjan w ogóle wypatrzył mi to na promocję. Ona wiem, że są drogie. Kiedyś próbowałam podejście rozrobić do jakiegoś jednego, nie pamiętam jaki to był. Nie byłam do końca przekonana. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Mogę powiedzieć? Zaraz. I zakupiłam, słuchajcie, miniaturkę. Po prostu znalazłam miniaturkę tych mgiełek. To jest, słuchajcie, tak jak wam kiedyś mówiłam, podróbka identyczna. Po prostu to jest odpowiednik, dosłownie zamiennik Victoria's Secret tego z Spell, coś tam, Love Spell albo Love Smell, ja zawsze to mylę. I tu mamy Body Fantasies Pink Vanilla Kiss. Powiem wam, że przepiękny, ja już go kupowałam w tej takiej dużej postaci. Cudowny, przepiękny zapach, a tu mamy, słuchajcie, 29 ml do torebeczki, jak znalazł. Super ekstra rzecz, także punkt 50. No i to są wszystkie nasze, moje zakupy poczynione teraz, także poukładam sobie to wszystko i robimy sobie apu, pomimo iż jedliśmy to, nie wiem jak Gracjan, ale ja jestem mega głodna. Życzę wam przemiłego popołudnia, mam nadzieję, że ten taki trochę luźny, może troszeczkę chaotyczny vlog mimo wszystko wam się spodoba. Mnie cały czas dzisiaj, wiecie co, patrzcie, widzicie, mam takie czerwone oko, strasznie mnie tutaj coś piekło w ciągu dnia i zastanawiam się, czy to jest tusz, który być może już jest podacie, lub to jest ten CC krem, taki Magic, coś tam, czy Magic, ale ja nie pamiętam, ten taki z Eveline. Także nie wiem, muszę sprawdzić później oddzielnie te dwa produkty, bo coś na pewno jest na rzeczy. No, a tam widać migający telewizor, także przepraszam. Okej, ja biorę się za układanie, życzę wam przemiłego wieczoru, trzymajcie się cieplutko, słyszymy się całkiem niebawem. Buziaki, pajo!